Czy on, ona odezwie się do ciebie? Czyli czy on, ona napisze, być może zadzwoni, być może zapuka, być może wyśle jakąś informację, jakiś smajlik, jakiegoś smajlika, by odnowić kontakt. Dzisiaj wróżba dla dwóch grup z kart Lenormanda, czyli po polsku to są karty Lenormand. Zanim wybiorą Państwo grupę, to chciałam Państwa powitać oczywiście na moim kanale Orakel Miłości u Loeli i podziękować za wszystkie piękne komentarze z feedbackiem, że rezonują moje wróżby. Naprawdę bardzo często. Cieszę się, że dają te wróżby Wam wsparcie w ciężkich chwilach, kiedy czekacie na kontakt z Waszą ukochaną osobą. Proszę o więcej komentarzy, o lajki i wszystkich oczywiście nowych widzów, którzy dzisiaj znaleźli mój kanał. Zapraszam do subskrypcji z dzwoneczkiem u góry mojego kanału, byście Państwo dostawali ciągłe powiadomienia o moich nowych premierkach, o codziennych filmikach z wróżbami kolektywnymi dla wszystkich. Oczywiście na wróżby prywatne zapraszam również. Piszcie na mój adres e-mailowy. Mój adres e-mailowy znajdziecie pod każdym filmikiem i w komentarzach. Wróżby indywidualne dotyczą Waszego konkretnego problemu, Waszych konkretnych pytań. Nie są to już wróżby kolektywne, tak jak tutaj na kanale, tylko opierają się na Waszych osobistych zdjęciach, datach urodzenia i pytaniach do kart Tarota lub Lenormanda. Zapraszam serdecznie. Oczywiście karty nie są wyrocznią, tylko dają wskazówki, rady, dają pewne impulsy, jakieś kreatywne rozwiązania lub pokazują, czego nie powinniście robić. Kochani, dzisiaj mamy dwie grupy. To są dwie grupy kart Lenormanda, natomiast dwie różne talie. Pierwsza grupa to talia włoska i to są karty wykonane, tak, artystycznie poprzez takiego włoskiego artystę Ciro Marchetti, który tutaj zaprojektował te piękne karty. Także to jest dla grupy pierwszej. I druga seria kart to jest talia niemiecka, taka opisowa. Angeliny Schulze. Także macie dwie talie do wyboru i która Wam się bardziej podoba lub Wam odpowiada, może znacie już te karty z moich filmików, to proszę wybrać tą talię, która przyciąga Wasze oko. Lub możecie oczywiście dwie te grupy oglądnąć, być może będą się nawet uzupełniały. Dobrze, więc zaczynamy. Zaczynamy oczywiście od grupy pierwszej. Grupa pierwsza to ta oto talia kart. Tutaj rzeczywiście jest Wasz kontakt już zablokowany. Nie macie pisania regularnego, czy spotkań, czy telefonów. Ponieważ tutaj macie jakieś, nie wiem, lęki, przeciążenia, jesteście przeciążeni tym partnerstwem, czy tą relacją, macie jakiś balast tutaj, tak, obciążenia właśnie poprzez Wasze, nie wiem, czy sprzeczki, czy jakieś dylematy, kłótnie, czy sytuację jakąś. W każdym razie na pewno jest tu duża blokada przed kontaktem. Pytanie, czy on napisze, czy on się skontaktuje z Wami,
tutaj już no, pokazane są oczywiście blokady jakieś, tak? Jeśli chodzi o ten kontakt. Zobaczmy, co dopowiedzą karty. Chodzi o Waszą relację, o Wasz związek. Ten związek oparty jest na nieuczciwości, na jakimś fałszu, na zdradzie, kłamstwie, intrygach, na jakichś wyrafinowanych gierkach, być może na jego egoistycznych jakichś tutaj wyrachowanych planach, że on coś planuje tutaj, by Was wykorzystać w jakimś sensie, być może nawet seksualnie, to jest karta seksu, tak? Czyli uwaga, ponieważ jest to może przyjaźń tylko plus, może jest to tylko jakaś afera seksualna, jakiś romans, być może jest to tylko oparte tutaj rzeczywiście na bardzo dużej chemii, atrakcyjności, seksualności, natomiast na pewno jest to wyrafinowana, egoistyczna gra, być może nawet toksyczny partner, który tutaj seksualnie bardzo umie triksować i no, być może jest to jakaś tutaj afera seksualna lub przyjaźń plus. Wy myślicie i marzycie o prawdziwym związku, o sformalizowaniu tego związku, tak, o pięknej miłości, natomiast tutaj on patrzy się na ten związek, widzicie, z rafinesą, z jakimiś takimi no, wyrachowanymi tutaj być może obmyśleniami, planami, tak? I no tutaj na pewno jest bardzo silna chemia, seksualność, przyciąganie, ta magia taka seksualna, która tutaj dominuje, tak? No i owszem, chciałby on się być może odezwać i zrobić jakiś krok w Waszym kierunku, ponieważ jest tutaj pogodzenie się, ta karta jest również kartą balansu i harmonii, także być może chciałby się pogodzić i znowu pragnie, by w tym związku nastąpił balans, tak, ale są tutaj przed tym kontaktem duże blokady, tak, on wie, że to jest jakaś taka mozolna praca nad tym związkiem, no tutaj będzie jakiś kontakt, tak, on się odezwie, ponieważ są rozmowy, jest chęć, czyli potrzeba rozmów, sytuacja jest u Was jakaś nerwowa, także uwaga, by się nie pokłócić przy najbliższej okazji jakiegoś kontaktu, tak, natomiast tutaj jest potrzeba rozmowy, jest potrzeba właśnie wyjaśnienia czegoś i najwyższy czas już, ponieważ oboje jakby jesteście nerwowi, żeby to nastąpiło szybko, najbliższy czas, żeby coś właśnie wyjaśnić tutaj, tak? Tą stresową sytuację, która zaistniała między Wami i jakby tutaj przerwała Wasz regularny kontakt, by to wyjaśnić, przegadać, przedyskutować. Także tutaj będzie na pewno kontakt. Jest kontakt, ale uwaga, pomimo to, ja powtarzam, są blokady nad pracą, nad tą relacją, są blokady w tym związku i jest fałsz, jest nieuczciwość, być może zdrada, być może gra tutaj wyrafinowana właśnie, no i właśnie nieufność, też duża nieufność, ponieważ ktoś tutaj jest egoistyczny, zdradliwy, kłamliwy, ktoś tutaj jest wyrafinowany, być może egoistyczny, toksyczny i ktoś tutaj chce właśnie mieć widocznie jakieś tylko korzyści z tej relacji, tak? Niewykluczone, że oczywiście idzie tu o seks, także uwaga, tylko o seks, a Wy pragniecie czegoś więcej. Więc uwaga, należy na razie przypatrzyć się, jak wróci, jak będzie szukał kontaktu ten partner, ta osoba, Wasza ukochana. Trzeba przypatrzyć się nie tylko co ona mówią, obiecują, nawijają, tak, ale również im czynom, co będą robić, jakie rzeczywiście czyny stoją za tymi no, często próżnymi słowami, tak. Także dziękuję serdecznie pierwszej grupie. Kontakt będzie. I zapraszam serdecznie grupę drugą. Grupa druga wybrała tę oto talię kart Lenormand. Także zapraszam serdecznie. Tutaj chodzi o stabilizację tego związku. Ktoś pragnie stabilizacji, jeśli pytamy, czy ta osoba ukochana odezwie się, czy chce mieć kontakt, tak, chce mieć stabilizację, myśli o stabilizacji tej relacji, tak, ta karta jest kartą na pewno bezpieczeństwa własnego, stabilizacji,
kreatywnego działania, pomysłów rozmaitych, tak, jak osiągnąć właśnie taką stabilizację. A to, że pytamy tutaj o związek, no to chodzi właściwie o stabilizację właśnie tego związku, tej relacji. I zobaczmy, co dopowiedzą tutaj karty. Tak, poprzez opanowanie, cierpliwość, spokój, tutaj coś przyjdzie. Wszechświat też się tym zajmie, jakieś anioły, archanioły Wam pomogą. Tak, jest brak kontaktu w tej chwili. Znowu mamy kartę blokad, kartę obciążeń, tak, mozolnej pracy nad tą relacją, czyli znowu są tej trudności, coś jest blokiet, czyli coś jest zablokowane, czyli Wasz kontakt, Wasze regularne pisanie, spotkania są też tutaj zablokowane dla grupy drugiej. Są również blokady, jak to się mówi, przed pisaniem, przed kontaktem, tak? Tutaj jakaś frustracja, jakieś trudności właśnie jeszcze poprzez, nie wiem, jakieś sprzeczki, kłótnie czy różnice zdań i tak dalej. Jest tu jeszcze trudność, by wyjść jakby ze swojej skorupy i napisać, także dlatego tutaj wszystko opóźnia i potrzebne jest opanowanie, tak? I spokój. I trzecia karta, tak, emocjonalne, na razie obciążenie, emocjonalne problemy, które też blokują tutaj tą sprawę, tak? I potrzebna tutaj jest cierpliwość. No ale będzie spotkanie, tak, będzie spotkanie, będzie kontakt. Tutaj mamy kartę spotkania parku, tak? Czyli park mówi o spotkaniu w jakiejś publicznej przestrzeni, tak? Czy to jest przestrzeń taka normalna, park, restauracja, ulica, czy to jest przestrzeń wirtualna, gdzie też się możecie widzieć, tak? Poprzez media, kamerki i tak dalej. Także tutaj spotkanie w jakiejś przestrzeni publicznej, czyli publiczne jakieś, nie wiem, miejsce, tak? No i tutaj właśnie będzie kontakt, także karta kontaktu na pewno, tak? Także dojdzie do kontaktu, który będzie tutaj na celu miał stabilizację tej relacji, pomimo wielkich obciążeń. I proszę zobaczyć, kochani, że ta karta powtarza się w grupie pierwszej i w grupie drugiej, czyli w obu tych grupach są problemy z komunikacją i obciążenie relacji i jakieś, nie wiem, lęki przed wyjściem jakby ze swojej jaskini i odezwanie się. Także tutaj Wasza osoba ukochana, pomimo jeszcze tych obciążeń, lęków, frustracji, tak, po tym, co się stało, tutaj ma emocje do Was, ponieważ karta emocji pokazana jest i myśli o tym, by już właśnie tutaj gdzieś się spotkać, nawet być może o spotkaniu, nie tylko o kontakcie, ale będzie być może tutaj insynuować właśnie jakieś spotkanie, czy wirtualne, czy takie normalne, realne, tak, by ustabilizować sytuację. Także tego Wam życzę, kochani. Wszystkiego oczywiście najlepszego, czego sobie życzycie. Jeśli Wy chcecie wyjaśnić te sprawy, które tu Was widzę bardzo przygniatają, to życzę Wam wszystkiego dobrego. I do usłyszenia. Zapraszam wszystkich do komentowania, lajkowania, subskrybowania i do wróżb prywatnych. Zapraszam Was również codziennie na mój kanał, na inne tematy wróżb kolektywnych. Do usłyszenia. Już wkrótce.